Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli u waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić. Człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną od Boga, tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: myśmy się nie narodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Należałoby dzisiaj chyba zacząć od pytania. Czy popełniasz grzechy? To jest bardzo ważne, bardzo fundamentalne pytanie. Czy popełniasz grzechy? Jeżeli odpowiesz, że tak, to posłuchaj. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze. Jeżeli uważasz, że popełniasz grzechy, to znaczy, że jesteś niewolnikiem. A niewolnik nie mieszka w niebie. Jeżeli uważasz, że jesteś niewolnikiem, to znaczy, że jesteś nieszczęśliwy. Że jesteś w paskudnej, totalnej, beznadziejnej sytuacji. I po to jest ci potrzebny Jezus Chrystus. On ma moc ciebie uwolnić. Zobaczcie, co robi nam grzech. Grzech sprawia, że ja nie mogę kochać drugiego człowieka. Wystarczy, że się z kimś pokłócę i już noszę w sobie gniew i już jest bariera. Już nie ma między nami domu. Już jest pewnego rodzaju niewola. Ja chcę czynić dobro, ale nie umiem. Chcę być szczęśliwy, ale nie umiem. Ważne, aby sobie uświadomić, że grzech to jest niewola. Grzech to jest stan klęski. Że po prostu wchodzisz w śmierć. Każdy twój gniew, każda twoja zazdrość, każde kłamstwo to jest śmierć. To jest zniszczenie. Stajesz się niewolnikiem. Nasza sytuacja jest po prostu dramatyczna. I tu jest rola Jezusa Chrystusa. On nam jest jakby do tego potrzebny, żeby nas ocalić, zbawić. Zbawiciel oznacza dosłownie ratownik. Po to jest Wielki Post, aby sobie uświadomić,
w jakiej sytuacji jestem. Inaczej nie będziemy w stanie przyjąć Pascha. Inaczej nie będziemy w stanie przyjąć tej ogromnej radości, która przyjdzie. Tego momentu ocalenia. Przeżyjemy Paschę, Wielkanoc jako folklor. Jako takie wydarzenie trochę wesołkowate. I nic więcej, nic się nie wydarzy. I nadal będziesz nieszczęśliwy. Nadal będziesz w stanie wojny z kimś. Nadal będziesz w stanie pewnego rodzaju klęski. A swoje życie będziesz przeżywał jako walkę o małe przyjemności. Swoje życie będziesz przeżywał jako walkę o minutę szczęścia dla siebie. Nie będziesz przeżywał swojego życia jako święta i jako przedsionka życia wiecznego. Nie będziesz czekał na życie wieczne, będziesz walczył o życie tu. A to zadaje jeszcze więcej cierpienia. Ważne, aby stanąć teraz, kiedy nam Bóg daje ten czas, aby stanąć w całej prawdzie o sobie. Aby zobaczyć w totalnym świetle, w totalnej uczciwości swój grzech i swoją winę. Wówczas będziemy w stanie oczekiwać na Jezusa.